To jest świeżynka, dosłownie świeżynka. Projekt pojawił się na tyle późno dzisiaj na stronach sejmowych, że nawet nie zdążyłem tutaj przygotować tego na planszy, ale przeczytam może kilka podstawowych założeń, bo to jest dosyć istotne. Pierwsze założenie jest takie, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, negatywnego wyniku testu. Testu oczywiście na koronawirusa, a jeżeli pracownik na przykład odmówi tego, to będzie narażony na pewne kary. I tutaj dokładnie jest to sformułowane w przepisach tak, że jeżeli u któregoś z innych pracowników, tych, którzy testowali się i zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, to będzie mógł za pośrednictwem, zdaje się, pracodawcy ubiegać się o odszkodowanie od osób, które nie chciały takiego negatywnego wyniku testu przedstawić. To jest ta najnowsza ustawa, najnowszy projekt i chciałbym Państwa zapytać, jak Państwo oceniają, czy to wystarczy, czy to jednak wciąż jest za mało? Pani radna Sokołowska. Tak, szanowni państwo, to jest bardzo istotna informacja, że to jest jedynie projekt, który został rzucony niejako w eter, ponieważ nie ma go w porządku obrad tego Sejmu w momencie, kiedy naprawdę potrzebujemy ustawowych rozwiązań. I jeżeli chodzi o te możliwości pracodawcy badania, testowania pracowników, no to tutaj jest kolejny przykład na to, że rząd stara się wykonać pewne sobie powierzone przecież obowiązki rękami na przykład w tym wypadku pracodawców, bo to przecież kiedy na przykład taki pracownik nie będzie chciał poddać się takiemu testowi, to co wtedy? Wtedy to pracodawca musi iść z takim pracownikiem do sądu. Po prostu on musi w tym momencie w sądzie cywilnym takich obowiązków swojego pracownika sam dochodzić. To są absurdy. To są absurdy, które rząd próbuje właśnie w taki sposób rozwiązywać, że niby coś jest, niby jest jakiś projekt, niby będzie fajnie, a tak na dobrą sprawę po pierwsze tej ustawy nie ma, nie będzie na tym Sejmie, nie wiadomo kiedy będzie i nie wiadomo czy w ogóle. Dlatego, że też posłowie opozycji, którzy byli na spotkaniu z rządem, mówili, że nie ma tam żadnych konkretów, nie ma żadnych sensownych propozycji, które można by brać pod uwagę. Propozycja się właśnie pojawiła, chociaż pani radna słusznie chyba zauważyła, że nie do końca możemy mieć pewność w obecnej sytuacji, czy rząd uzbiera większość dla tego projektu. To tutaj oddam głos panu radnemu. Panie radny, czy ta propozycja jest pana zdaniem dobra? I drugie, być może istotniejsze pytanie, czy będzie większość właśnie, żeby takie przepisy poprzeć? Najpierw, panie redaktorze, no nie chciałbym, żeby nasza dyskusja była sprowadzona do takiego poziomu, że pani radna mówi, że czegoś nie ma, a w zdaniu następnym krytykuje, że to jest to bardzo złe i tak dalej, nieprzygotowane. No to pani uważa, że jest czy nie ma? Pan redaktor uważa, że pojawił się ten projekt. Też słyszałem z doniesień medialnych, że on się pojawił i należy się nad tym pochylić. Trudno o tak na szybko z tej krótkiej informacji o jakieś wiążące zdanie. Sam kierunek uważam za jak najbardziej właściwy. No i przecież państwo jest całością, wszystkie organizmy składają się na państwo, więc to jest naturalne, że w dużych zakładach pracy należy włączać pracodawców do tego typu działań. No, nie słyszałem jeszcze ze strony totalnej opozycji kontrpropozycji, jakby to miały siły państwa to organizować. Czy pielęgniarki miałyby być angażowane przy wielkich zakładach pracy, ratownicy medyczni? No proszę państwa, no nie popadajmy tutaj w absurdy, bo służby medyczne są bardzo mocno zaangażowane. Nie wiem, pani radna zasugerowała raczej, że to jest próba przerzucenia odpowiedzialności za ewentualne zarażenia w pracy na pracodawców, na pracowników również. Panie redaktorze, my musimy być współodpowiedzialni. Ta pandemia dotyka każdego, może dotknąć każdego z nas i wspólnie jako państwo, jako pan redaktor, my radni, posłowie, każdy pracujący, każdy Polak współodpowiadamy za przyszłość tutaj także w kontekście tej pandemii i to musimy wszystkie ręce kłaść na pokład, a nie tylko krytykować i zrzucać odpowiedzialność na rząd bez żadnej propozycji, jak to ma w zwyczaju totalna opozycja.